Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Dziś jesteśmy w Wałbrzychu. Zapraszam Was do zwiedzania mauzoleum. Zanim Was jednak tam zabiorę, jeszcze jedna uwaga. Naprawdę zależało mi na tym, żeby pokazać Wam ten obiekt w takim stanie, w jakim zostawiła go ekipa filmowa, która pracowała tam parę tygodni temu. Wypiaskowali mury, usunęli wszystkie graffiti, no ale niestety na kilka dni przed naszym przyjazdem jakiś debil, no bo inaczej tego się nie da określić, musiał się wyrazić artystycznie i pomalował znowu wulgaryzmami ściany na zewnątrz i w środku budynku, także no, niestety pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Po wojnie skrzętnie zacierano ślady narodowo-socjalistycznej ideologii w przestrzeni publicznej. Zatem dziwić może fakt, że wałbrzyskie mauzoleum jako prawdopodobnie jedyny taki obiekt w Europie przetrwało. Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie szukał Tomasz Jurek z Dolnośląskiej Grupy Badawczej. Według jego ustaleń projekt mauzoleum wzorowany był na świątyni Salomona w Jerozolimie, a silne środowisko żydowskie działające w Wałbrzychu po wojnie dostrzegało podobieństwo do własnego miejsca kultu religijnego. I dzięki swoim wpływom w organach bezpieczeństwa i zarządzie miasta Żydzi udaremnili zniszczenie obiektu. Trudno jest dyskutować mi z tą tezą, jeżeli jest prawdziwa, to stanowi historyczny paradoks. Choć fakt, że mauzoleum nie zostało zburzone, może ją potwierdzać. Idea pomników stawianych ofiarom wojennym nie jest ideą nową. Stanowi podstawę tożsamości ludzkiej pamięci o przodkach. Klęska i ofiary poniesione przez Niemcy podczas I wojny światowej wpłynęły na popularność tej formy pamięci społecznej, propagowanej już w okresie Republiki Weimarskiej. Pomniki ofiar I wojny światowej sprzed 1933 roku obecne były w bardzo wielu niemieckich miejscowościach. Zatem nie może dziwić pomysł budowy pomnika ofiar I wojny światowej również w Wałbrzychu. Pierwotnie wiązał się on z potrzebą uhonorowania 1780 poległych mieszkańców miasta. Jednak ze względu na sytuację polityczną i gospodarczą, dopiero po przejęciu rządów przez nazistów powrócono do tej idei w latach 1935-36. Z prośbą o wsparcie władze miejskie zwróciły się do Ludowego Związku Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi, który pomocy udzielił, jednocześnie wykorzystując okazję do propagowania ideologii państwowej. Wałbrzych w tamtym okresie był stosunkowo bogatym miastem robotniczym. Mimo wizyty Hitlera w 1932 roku, sympatie dla narodowego socjalizmu były nieznaczne. Wśród mieszkańców dominowały poglądy socjaldemokratyczne i lewicowe. To zdecydowało o rozszerzeniu koncepcji projektowanego mauzoleum. Miało ono upamiętniać nie tylko poległych w czasie I wojny światowej Wałbrzyszan, ale również 177 tysięcy poległych w niej Ślązaków, niezliczone ofiary katastrof przy pracy, a także 25 bohaterów ruchu nazistowskiego. Podkreślano w ten sposób fakt, iż w kształtowaniu państwa nazistowskiego brali udział na równi żołnierze, ludzie pracy i bojownicy ruchu. Sprytny psychologiczny chwyt, żeby ujarzmić niepokorne miasto. Bowiem w ten sposób wszyscy Wałbrzyszanie zostali niejako moralnie zobligowani do odwiedzania tego miejsca bez względu na sympatie polityczne. Nawet jeżeli nie chcieli czcić pamięci zabitych bojówkarzy z SA, to musieli uszanować swoich krewnych poległych w czasie Wielkiej Wojny lub tych, którzy zginęli w katastrofach górniczych. Architektem z ramienia Ludowego Związku Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi, który projekt przygotował, był Robert Tischler. Zaprojektował m.in. mauzoleum na Górze Świętej Anny, wysadzone po wojnie. Zresztą pracę przy wałbrzyskim mauzoleum wykonywała ta sama grupa firm budowlanych i kamieniarskich, które pracowały przy pomniku na Górze Świętej Anny. Wałbrzyszanie społecznie wsparli ich swym wysiłkiem. Mauzoleum Schlesier Ehrenmal, a oficjalnie pomnik siły, dumy i chwały, wybudowane w latach 1936-38, zaprojektowane zostało w kształcie kwadratowej warowni.
Wąskie wejście wiodło do zamkniętego portyku okalającego kwadratowy arkadowy dziedziniec. Nieprzypadkowo było ono wąskie. Tak jak jerozolimska brama zwana Uchem Igielnym, przez którą przecisnąć się było trudno, tu również symbolicznie do obiektu dostać się mogli tylko wybrani. Dodatkowe wejścia były umieszczone w bocznych ścianach portyku i prowadziły do niewielkich kwadratowych mastab, które zwieńczono rzeźbami zrywających się do lotu orłów, spoczywających na kamiennych kulach ze swastykami. To jednym z takich wejść udało mi się dostać do środka obiektu. Elewację budowli i arkady wykonano z wapienia triasowego, natomiast gzymsy i portale z piaskowca. Sklepienie krużganka pokrywała marmurowo-złota mozaika, zaprojektowana przez Hansa Millena z Monachium. Posadzkę krużganków wyłożono granitem, a dziedziniec brukiem. W centrum dziedzińca stanęła metalowa kolumna ze zniczem, zaprojektowana przez Ernsta Geigera. Wykonana była z brązu i ważyła około 2 ton. Wewnątrz niej znajdowała się skomplikowana instalacja gazowa podtrzymująca wieczny płomień. Na cokole znajdowały się 4 lwy z otwartymi paszczami, inspirowane rzeźbą lwa brunswickiego. Były to lwy ryczące, a swoim rykiem oznajmiać miały zwycięstwo i wieczną chwałę poległych w słusznej sprawie. Kolumna była zdobiona ornamentem sieciowym, znicz podtrzymywały rzeźby 3 nagich młodzieńców. To kolejna ciekawostka. Zdobienia kolumny zdecydowanie nie konweniują z prostą symboliką nazistowską. Pod budowlą zachowały się podziemia, będące w zasadzie lustrzanym odbiciem kondygnacji naziemnej. Gabaryty tych piwnic zastanawiają od lat badaczy. Dla samej instalacji gazowej znicza i odwodnienia dziedzińca nie potrzeba bowiem aż tak wielkich pomieszczeń. Przed mauzoleum znajdował się plac defiladowy z 14 podstawami dla sztandarów. No i teraz nasuwa się refleksja. Czy Tischler celowo wystrychnął na dudkach hitlerowców, projektując im mauzoleum w formie zbliżonej do jerozolimskiej świątyni? Czy też zbieżność formy była zupełnie przypadkowa, a wałbrzyscy Żydzi niepotrzebnie doszukiwali się podobieństw? To oczywiście tylko gdybanie. Faktem pozostaje jednak, że projekt mauzoleum inspirowany był architekturą starożytnej Mezopotamii. Lokalizację pod budowę mauzoleum dobrano nieprzypadkowo. Dzięki palącemu się na dziedzińcu wiecznemu płomieniowi miejsce to było doskonale widoczne z wielu punktów Wałbrzycha, zwłaszcza po zmroku. Jest ono usytuowane na północnym stoku wzgórza Niedźwiadki na wysokości 520 metrów przy ulicy Jagiełły. Kolor płomienia oraz jego wielkość i jasność kontrolowana była z pomieszczenia technicznego znajdującego się po prawej stronie od wejścia. Tu również znajdowało się zejście do podziemi. Po lewej zaś stronie w bliźniaczym pomieszczeniu znajdował się magazyn przedmiotów wykorzystywanych w trakcie uroczystości oraz przechowywano księgi z nazwiskami poległych. 2-letnie prace przy budowie zakończono w maju 1938 roku, a ostatnim przedsięwzięciem było doprowadzenie gazociągu do kolumny na dziedzińcu. 9 czerwca 1938 roku w ramach corocznych obchodów Śląskiego Okręgu NSDAP nastąpiło oficjalne otwarcie pomnika. W 1945 roku niewielka część kompleksu została wysadzona przez Niemców na dzień przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Kolumna znicza nie zachowała się, choć podobno stała na dziedzińcu co najmniej do 1946 roku. Mauzoleum nie tylko nie zburzono, ale stało się w latach 50. XX wieku lubianym przez Wałbrzyszan miejscem spacerów i odpoczynku. Na tyle znanym, że władze miasta planowały w latach 1956-58 przekazanie dużych środków finansowych na wprowadzenie nowej funkcji, uporządkowanie wzgórza i stworzenie wokół parku dla mieszkańców. Koncepcje rewitalizacji w większości upadły, jednak miejsce to nadal było popularne i uczęszczane, o czym świadczą wspomnienia mieszkańców. Jeszcze w latach 70. XX wieku ponowiono próbę adaptacji obiektu na kawiarnię w ramach całościowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, jednak prace nie wyszły poza fazę projektową. Obecnie obiekt w powszechnej świadomości funkcjonuje jako Totenburg, co jest określeniem nie tylko nieuzasadnionym historycznie, ale również merytorycznie błędnym. W obrębie mauzoleum nie było żadnych pochówków. Jest to zatem cenotaf, czyli grób symboliczny, nie zawierający żadnych szczątków zmarłego. Samo mauzoleum, chociaż to też nie jest precyzyjne określenie, pomimo starań pasjonatów popada w ruinę.
przez lata obrastając w mistyczne legendy, zaczęło budzić negatywne emocje, a przez to stało się kłopotliwym pomnikiem przeszłości Wałbrzycha. Ja osobiście uważam, że pomników nie należy burzyć, ale przenosić je do muzeum, by na ich podstawie móc kolejne pokolenia uczyć historii. To również odnosi się do takich miejsc jak Schlesier Ehrenmal. Bezsprzecznie posiada ono wartość historyczną w kontekście negatywnej pamięci zbiorowej i jest elementem trudnego dziedzictwa kulturowego.